Cześć, tu Ernest! 25 kwietnia, a w niektórych miejscach już dzień wcześniej, na wielkich ekranach zostanie premierowo wypuszczony Avengers Endgame. To już kolejna część serii Avengers, znana m.in. z tego, że rok temu połączyła na siły z Fortnite. Tym sposobem szalony tytan Thanos trafił do naszej gry. Zawitał dokładnie w trybie rękawicy nieskończoności, w którym to mogliśmy na mapie znaleźć tytułową rękawicę. Po podniesieniu jej zamieniliśmy się właśnie w Thanosa. Mogliśmy wysoko skakać, strzelać laserem i w ogóle byliśmy potężni. Już wielkimi krokami zbliża się kolejna okazja Fortnite na podbicie internetu wraz z Marvelem. Już od jakiegoś czasu krążyły newsy, że tryb rękawicy nieskończoności powróci, ale okazało się, że doczekamy się czegoś jeszcze ciekawszego. Fortnite na swoich mediach społecznościowych oraz w wiadomościach w grze wczoraj udostępniło takie oto zdjęcie. Z dopiskiem, już wkrótce, za wszelką cenę. 25 kwietnia 2019. Nawiązuje to do jednego z haseł nadchodzącego filmu, który po polsku brzmiałby mniej więcej pomści poległych. Mowa tu o ofiarach, m.in. pstryknięcia Thanosa. Kto wie, ten wie. Jest to zapowiedź kolejnej kolaboracji tych dwóch topowych tytułów, a wracając do samego zdjęcia, to widzimy na nim przykładowego gracza Fortnite w ubiorze bombowych barw, który trzyma tarczę Kapitana Ameryki. Sama tarcza służyłaby do obrony, jak i do ataku. Jest stworzona z fikcyjnego, najtrwalszego metalu w świecie filmu, dzięki któremu jest niemal niezniszczalna. Jeśli chodzi o zastosowanie w ataku, to tarczą będziemy mogli prawdopodobnie też rzucać. Trafny rzut zadawałby wysokie obrażenia. A wy jak przypuszczacie? I tak nadszedł kolejny dzień i kolejna 16. Dzisiaj doczekaliśmy się kolejnego zwiastuna czegoś nowego. W wiadomościach z gry możemy się dowiedzieć, że już wkrótce, oczywiście 25 kwietnia, na pole walki wkroczy nowa broń Thora. Stormbreaker. Stormbreaker to zenchantowany topór, którym prawie Thor powstrzymał Thanosa. Byłaby to kolejna bardzo potężna broń. Stormbreakerem prawdopodobnie będziemy mogli rzucać, tak samo jak tarczą Kapitana Ameryki. Po takim rzucie toporek samodzielnie by wracał do naszej dłoni. Do tego, podobnie jak Infinity Blade, byłby znakomitym narzędziem do niszczenia czegokolwiek, co staje na naszej drodze. Wszystkie możliwości tego narzędzia będą oczywiście znerfione w taki sposób, aby gra była fair, z możliwością pokonania osoby, która ma przyjemność z takiej broni korzystać. Dajcie znać, co waszym zdaniem trafi jeszcze do Fortnite ze świata Marvela. I czy idziecie w tym tygodniu zobaczyć nowy film? Ja idę już w tą śladę. Już jutro o tej samej godzinie na światło dzienne powinien wejść kolejny, ostatni zwiastun. Możliwe, że w jednej grze będą różne gadżety różnych bohaterów. Zobaczymy. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.